Witam wszystkich nieserdecznie z trasy. Dlaczego nieserdecznie? Z jakiej trasy? Zatrzymałem się na moment, gdyż myślę, że trzeba pewne rzeczy sobie wyjaśnić. Otóż, u kogokolwiek się zatrzymuję, do kogokolwiek jadę, z małymi wyjątkami, okazuje się, że wszyscy są umoczeni w satanizmie. Wszyscy prawie. Po prostu jakaś masakra. Z tych moich znajomych 5-6 osób nie jest umoczonych. I co wy sobie wyobrażacie, że to będzie dalej trwało? Że będziecie sobie przedłużać życie kosztem mordowania dzieci? Obdzierania ze skóry? Wy się kurwa poszaleli? Wszyscy? Myślę, że mnie złapią, do psychiatryka wsadzą i będzie sprawa załatwiona. Ja pierdolę! Ludzie, pojebało was wszystkich. Wiecie, ile z was to się to odsieje? Pokazuje mi w tej chwili 98% prawie zostanie odsianych z was. Jeżeli macie taki sposób myślenia, że Podleckiego załatwić, będzie wszystko okej. Okay. Bo Podlecki się odważył mówić, jak jest prawda. Kurwa, pojebało was wszystkich, kompletnie. Ja już nerwowo nie wytrzymuję, bo po prostu widzę, co się dzieje. Jeden mi implantuje, drugi mi implantuje. Jakiś mi dają podarek, kurwa, jakieś dwa hadełko, które jest zjebane, które jest naładowane negatywną energią spod poziomów, które mnie identyfikuje, które mnie powoduje, że zapadam na chorobę, z której się wylizuję dzięki deperchatorowi, tak, okej, okay, i dzięki pomocy przyjaciół. Wylizuję się, ale by mnie nie było. Zrobili wirusa, który na całym świecie rozpylili, żeby mnie zajebać. Wam się też przy okazji obrywa. I co, ja mi się wydaje, że to załatwi sprawę, jak mnie Podleckiego usuną, dalej będzie jak było, tak? Będziecie szlachtować te dzieciaki i będziecie sobie dalej żyć, tak? Kolejne wcielenia. Wała, tego nie będzie. Ci, którzy mają jeszcze sumienie, niech się obudzą. Niech udowodnią to, jak jeden człowiek, mój znajomy, który udowodnił to, po prostu ostrzegając mnie w kilku sytuacjach, mimo że jest uwikłany. Drugi to samo. Kobieta. Kobiety są nawet lepsze od mężczyzn w tym wszystkim. Kilka kobiet jest takich, moich znajomych, które powiedziały mi informacjami, które nie są odczytywalne dla nich, ale dla mnie były odczytywalne. Musiałem spierdalać, musiałem rozwalać bramę. Bo powiedziała mi, słuchaj, taka sytuacja jest i skłamała po prostu tak, żeby mnie wkurzyć, żeby stamtąd wyjechał. Dzięki. I się zorientowałem. Pewne rzeczy mogę nie łapać, ale teraz już łapię, o co chodzi. Jesteście uwikłani, tak. Jesteście szantażowani, tak. Ale nie możecie tego kontynuować kosztem innych. Nie ma takiej możliwości zresztą. Kilka dni temu około 1000 osób uczestniczących w tak zwanych ezoterycznych imprezach. Ezoterycznych imprezach, żebym powiedział wyraźnie, bo mam problem z mówieniem przez tę infekcję, która schodzi już w tej chwili. Na szczęście. Przy okazji się oczyszczam. Zostało przeniesione na inną planetę. I tam dokonywany jest test. Mają 4-5 tygodni na to, żeby udowodnić, że mogą dalej z tą swoją świadomością przejść do kolejnego etapu rozwoju. Jeżeli nie przejdą tego, to zostaną zlikwidowani. Ich dusze przejdą w zwierzęta albo bardzo niskie formy rozwoju człowieka. Oczywiście wśród tych ludzi Andrzej Nikodemowicz. Sprawdziłem go, zobaczyłem. Z żarty. Aura ma zrąbaną po prostu. Zaatakowany totalnie. Więc to można powiedzieć, to jest nie jego wina. Będzie miał szansę. Ja uważam, że Andrzej przejdzie. I może w ciągu kilku dni wrócić do nas. Inni prelegenci, inni uczestniczący. Wśród nich Bachadełko pokazuje mi, że jest ocena, że 60% może faktycznie wrócić, bo zostało zaatakowanych. Jeżeli ta aura zostaje naprawiona, a na innej planecie dokonane to zostanie za pomocą duszy, bez ataków tamtych, tej swołoczy, już negatywnej totalnie. I zobaczymy, co będzie. Miesiąc przed nami. Więc jest jakaś nadzieja, ale wczoraj to, co widziałem w Warszawie, przedwczoraj, frontalny atak na nas. Już Polska podlega pod jurysdykcję Izraela. To też mi wychodzi, przyszło mi to w trakcie
chodzenia po Warszawie, prawdopodobnie trafiłem na kogoś związanego z tą akcją, jego dusza mi to przekazała, czy ja to wyciągnąłem od jego duszy i mam tę informację. Przyszła mi informacja słowna, w tej chwili Polska jest pod jurysdykcją Izraela jako Polin. I tego nie podpisał rząd polski. I tego nie podpisał, nie podpisała żadna partia polityczna. Według wahadełka podpisał to pan Zbigniew Potocki, który się mieni plenipotentem władzy nad Polską. I ta cała zgraja, która koło niego jest. Izrael to ratyfikował w Nowym Jorku i w tej chwili wszystkie firmy polskie podpadają pod jurysdykcję Izraela. Na przykład firma Impel, która urzęduje w metrze warszawskim, która sprząta każdy niedopałek, każdy papierek zbierają, zauważcie, na peronach. I analizują, kto to zostawił. Totalna inwigilacja. W kiblach gówno jest wyciągane z kibli. Żeby sprawdzić, kto tam był i tak dalej. Dlaczego tak jest? No bo jest separacja na różne planety. Oni muszą sobie z tym jakoś poradzić. Oni są wyeliminowani na inną planetę. Nie wszyscy, ale są i muszą to załatwić w inny sposób. To trudno w tej chwili w krótkich słowach kilku wytłumaczyć, jak to działa. Ja to o tym mówiłem, o tym podziale ziem. Jest wiele, wiele planet, które są kopią Ziemi. Dusze są kierowane na różne planety. Ten nasz system kieruje dusze na różne planety. Ale oni mają masę, mają bardzo dużą ilość, mają energię. I niestety, ale dusza musi, żeby być te planety były synchronizowane, nasze dusze muszą być też na ich planetach w bardzo małych ilościach, powiedzmy, bardzo, bardzo krótkich odcinkach czasu, ale są jednak. Więc oni mają szansę nas w ten sposób zidentyfikować. Jeżdżą za nami, jak cholera. Zobaczcie, co się dzieje. To są bardzo wyrafinowane środki inwigilacji, bardzo wyrafinowane. Oni od razu za tobą nie pojadą. No mnie już nie mają szans strzelać, bo ich rozwala. Mam tak silną duszę w tej chwili, że jak pierdolę. Po prostu sobie całą duszę moją zregenerowałem prawie, no nie całą, no to jest duży fragment jej po prostu, który wystarczy, żeby sobie z nim jakoś radzić. Ale kogokolwiek nie badam w tej chwili wahadełkiem, wychodzi tragiczny stan zdrowia. I nie liczcie na klonowanie, jeżeli macie odpowiedni wiek. Nie liczcie na to, tego nie będzie. Zostaliście wyseparowani i jeżeli nawet dojdzie do klonowania, to umrzecie po prostu i będziecie inkarnowani zwierzęta. Tak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. O, już samochód koło mnie stanął. Już ten. Już inwigilacja wchodzi. Jakaś dziewczyna, statnicy, ile on ma lat? No, ponad 400. Pokazuje mi. Wszystko mogę sprawdzić. I gówno mogą mi to teraz zrobić. Mogą mi gówno... Słuchajcie, jeżeli wy negujecie to moje informacje, a potrafię wam diagnozę zrobić zdrowia dokładną, każdego organu, stanu, igieł, implantów, pasożytów, to jak siebie oceniacie w tym wszystkim? Jeżeli jedno zgaduje w cudzysłowie, a co do drugiego, to są już wątpliwości, tak? Bo jest niewiarygodne. Wy doskonale wiecie, co się dzieje. Tylko chcecie wrócić do stanu byłego. Nie! Bo każde powielanie człowieka, klonowanie z przemieszczeniem duszy powoduje zubożenie tej duszy, prowadzenie energii negatywnej. Stajecie się parchami. Takimi jak ci, którzy po kilkaset lat już, że tak powiem, żyją w jednym, w cudzysłowie, wcieleniu poprzez klonowania. I nic z nas nie będzie. Zobaczcie taką panią Julię Pitere, czy tam jakąś Nancy Pelosi. O, Nancy Pelosi tutaj przyjechała. Nancy Pelosi to jest kapłanka satanistyczna, ma 800 lat. I pokazuje mi wahadełko, wczoraj się dowiedziałem w Warszawie, że 50 trupów dzieci na koncie jest kapłanką, która składa dzieci w ofierze. W ciągu ostatniego roku. Nie, o, ostatnio miała, w ostatnim miesiącu. Masakra. Jak ona wygląda? Zobaczcie. Babochłop. Tu nie ma żadnej kobiecości w niej. Ja już nie mówię, że każdy musi być kapłanem, ale tak samo tracicie tę swoją płciowość. Jesteśmy zaatakowani przez jednopłciowców. Dobra, ten temat rozszerzę. Niedługo pokażę dokładniej, gdzie są to ofiary mordów satanistycznych pani Nancy Pelosi, bo to się może Trumpowi przydać, a ja wiem, że to dochodzi do niego. W tej chwili nie podam. W każdym razie ważne, to jest istotne, że coś takiego jest. Oni tak nie ukryją tych zwłok, bo zdążę to po prostu zidentyfikować na moim Facebooku albo również w formie filmu.
na tyle szybko, że nie zdążą tam w ogóle wejść. Poza tym ma możliwość mailami wysyłania do służb i te maile pójdą. Niech tam ci tylko zaczną grzebać przy tych miejscach, to zostaną złapani. Momentalnie, momentalnie. Nancy Pelosi była w Polsce ze świtą 62 satanistów z bardzo wysokiego szczebla. I oni pierdolą o tym Holokauście. Biedni Żydzi ginęli, tam gówno, żaden Żyd nie zginął w Oświęcimiu, pierdolenie na antenie, sobie robią alibi dla siebie. Dobra, tyle na razie, trzymajcie.